zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, mamy 25 czerwca, wczoraj 24 czerwca Polska była w żałobie i już chciałem ten temat olać, no ale niestety dzisiaj przyszedłem do pracy i wszyscy się ze mnie śmieli i Polonais, votre équipe, c'est nul, c'est n'importe quoi i tak cały dzień właśnie różne takie rzeczy, dlatego postanowiłem no jeszcze tutaj odpowiedzieć na proste pytanie, dlaczego Polska odpadła? Odpadła właśnie, więc mogę powiedzieć, że tutaj no, jestem specjalistą od piłki nożnej. No, 3 lata grałem zawodowo w klubie RKS Marymont, w takim żoliborskim klubie w Warszawie. Robotniczy klub sportowy. Dobrze, więc mam tutaj tablicę i będę się właśnie bawił w schematy, tak jak to robi Jacek Dmoch. Więc mamy tutaj sobie różne magnesy i tak dalej. Ja mogę sobie wziąć i będę rysował... Nie, towarzysze, to jest żart. To jest kanał mający charakter polityczny i może takie, jak będziecie chcieli, to wam zrobię specjalnie innym meczu taką ocenę właśnie moje umiejętności taktyczne. No dobrze, no to teraz przejdę do już odpowiedzi politycznej. Dlaczego właśnie Polska odpadła z Mistrzostw Świata już po 2 meczach? No i może na początku tutaj odwołam się do słów Mateusza Morawieckiego, który to powiedział jakiś czas temu, że Polska w latach właśnie przed 89 rokiem nie istniała. Więc tak mówi premier polskiego rządu. Na szczęście ja oglądam tutaj mecze piłki nożnej w telewizji francuskiej i w telewizji francuskiej oni wcale tak nie uważają, że Polska nie istniała. Oni właśnie przed meczami Polski zrobili taki reportaż o tym, jak kiedyś Polska grała w piłkę, właśnie o tym, że w 1974 roku i w 1982 Polska zajęła 3. miejsce na Mistrzostwach Świata, o tym, że Polska na Mistrzostwach Świata to kiedyś była potęga, to był kraj, z którym się liczono. Polska właśnie w czasach Gierka była nie tylko potęgą przemysłową, była nie tylko krajem, w którym no właściwie każdy miał pracę, każdy miał perspektywy, ale to był też kraj, kiedy po prostu no człowiek, Polak był dumny. Oglądając mecze piłki nożnej, Polak był dumny z polskiej ekipy. Wiedział, że wszystkie te właśnie inne ekipy się Polski boją i zasłużenie się Polski bały, dlatego właśnie, bo była tutaj ta ekipa Orłów Górskiego, był Grzegorz Lato, który właśnie został królem strzelców. Sukces ten został powtórzony właśnie w 1982 roku, więc to są oczywiście największe sukcesy, no ale były inne sukcesy. No ogólnie było to standardem, że w czasach Polski Ludowej Polska zawsze grała w czasach w Mistrzostwach Świata. Dzisiaj zakwalifikowanie się do Mistrzostw Świata to już graniczy z cudem, a kiedy Polska, kapitalistyczna Polska, awansuje do tych Mistrzostw Świata, to jest to wstyd. Był wstyd w roku 2002, był wstyd w roku 2006 i teraz jest jeszcze większy wstyd. Teraz jest jeszcze większy wstyd. Właśnie w roku 2018, więc tak się tam nam mówi tutaj, mamy wolną Polskę, mamy tak, wolną Polskę, wolną od pracy, wolną od iluś różnych fajnych rzeczy i mamy też wolną Polskę, wolną od wychodzenia z grupy, z fazy grupowej Mistrzostw Świata. Polska, w tej chwili polska piłka jest pośmiewiskiem. No i dobrze, no więc oczywiście no, należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego tak się działo, że w czasach Polski Ludowej polska drużyna narodowa odnosiła sukcesy, a dzisiaj tych sukcesów nie odnosi. Oczywiście no jest tutaj ileś różnych przyczyn, są przyczyny sportowe, są nie tylko sportowe, no czasami też o szczęściu, o sukcesie decyduje szczęście, ale jednak no dla przyczyn statystycznych no to szczęście tutaj nie będziemy podsumowywać, no jednak pewne rzeczy są tutaj, mają charakter systemowy, więc to co ma charakter systemowy, to jeśli my porównamy, wystarczy spojrzeć na zdjęcie polskich piłkarzy właśnie z lat 70., z lat 80., tych piłkarzy, którzy odnosili sukcesy, to oni jak jeździli na zgrupowania właśnie reprezentacji, to my widzimy
dziwne, że oni wszyscy mają tam jakieś takie poczochrane włosy, czy coś, taki Jan Tomaszewski, nie wiem, każdy włos w inną stronę. On nawet chyba nie słyszał, co to jest fryzjer, no taki Tomaszewski. Ale to nieważne, że on nie wiedział, co to był fryzjer. Jan Tomaszewski był od tego, żeby dobrze bronić. I z tej roli się wywiązywał. No a teraz jak spojrzymy na polskich piłkarzy, wszyscy tacy ulizani, lalusi, taki Robert Lewandowski, wielka gwiazda Robert Lewandowski, to on przed meczem, on nie może się skupić na meczu, nie może się skoncentrować, on musi pójść do fryzjera, no. W każdym razie, no, dawniej polscy piłkarze właśnie skupiali się na grze, dzisiaj skupiają się przede wszystkim na sprawach celebrytów. No i tutaj oddzielna jest kwestia taka, no, czy polscy piłkarze dzisiaj są kiepscy, czy właśnie, no moim zdaniem nie, no moim zdaniem taki Robert Lewandowski i inni piłkarze właśnie z polskiej reprezentacji to są bardzo dobrzy zawodnicy i ci zawodnicy bardzo dobrze grają w klubach. I jaki jest problem? Problem jest taki, że oni, że po prostu w dzisiejszej Polsce, trudno, żebym ja miał pretensje do Roberta Lewandowskiego, że on nie kocha Polski, Morawieckiego, Dudy i Kaczyńskiego, bo ja też nie kocham. Ja wyjechałem z tej Polski. To jest, więc ja wyjechałem z tej Polski, on też wyjechał i on po prostu, na meczach Bayernu Monachium, on daje z siebie wszystko, on wypruwa flaki, on strzela bramki, on tam jest gwiazdą, on tam gra, naprawdę się z tym utożsamia. A, przyjeżdżać do Polski, grać dla Dudy, to można pograć, ale to nie motywuje, W Polsce Ludowej było inaczej. W Polsce Ludowej, najważniejszą rzeczą dla polskiego piłkarza było granie dla narodu, granie dla ojczyzny, granie dla kraju. To w każdym razie warto tutaj podkreślić, że nie tylko Morawiecki uważa, że Polski przed 1989 roku nie było, ale też te skurwysyny z PiSu i z IPN-u, oni tutaj zaatakowali sportowców. Oni uznali, że każdy właśnie sportowiec, który przewinął się przez jakieś kluby wojskowe, czyli m.in. cała ekipa z Legii Warszawa, właśnie Kazimierz Dejna i tak dalej, wszyscy ci ludzie, którzy właśnie byli na etacie w Ludowym Wojsku Polskim, oni im wszystkim chcą teraz odebrać emerytury, oni wszystkich tam zdegradować i tak dalej, i tak dalej. Więc nie dość, że kapitalistyczna Polska nie dorównuje w wynikach sportowych piłkarzom z PRL-u, to jeszcze jest to po prostu takie, taka zawiść takiego po prostu, to jest takie małe, że nie dorównują im i za karę, żeby się zemścić, że tamta ekipa w stanie wojennym czy w czasach Gierka zdobyła mi trzecie miejsce na świecie, to oni im za karę im dzisiaj odbierają przywileje, jakie sobie wtedy wywalczyli. No, oddzielnym tematem jest demoralizacja całego świata sportowego, demoralizacja polskich piłkarzy, dla których przede wszystkim liczą się pieniądze, liczą się kontrakty reklamowe, i to już po prostu, te pieniądze, które zarabia Robert Lewandowski i inni piłkarze, ale głównie Lewandowski, to już jest po prostu chore, że on tam, ja już nawet nie pamiętam, jakie on pieniądze zarabia, ale to są pieniądze po prostu dla człowieka uczciwie pracującego, to jest po prostu coś, co się nie mieści w głowie. I ja rozumiem, że w PRL-u, który był egalitarny, być może piłkarze mieli tam jakieś przywileje, ale im nigdy woda sodowa nie odbiła do głód. Po prostu te różnice może były jakieś maleńkie, może tam dostał jakiś, szybciej dostał samochód, może mieszkanie czy coś i to tyle, A nie po prostu, że dzisiaj, I to jest wstyd, ja tego nie rozumiem, bo ja uważam, że jeśli taki Lewandowski, te pieniądze, które on zarobił w Bayernie Monachium, to są jego pieniądze, nie popieram tego, ale przynajmniej on tutaj uczciwie zarobił. Ale na kontraktach reklamowych, gdzie on się lansuje jako kapitan polskiej reprezentacji, i on występuje w tych kontraktach reklamowych jako kapitan polskiej reprezentacji i w tej reprezentacji nawet bramki nie strzelił w ciągu dwóch meczy. To jest wstyd. Lewandowski, oddaj kasę. Mógłbym długo mówić tutaj właśnie o degeneracji polskiego sportu, głównie degeneracji komercyjnej. I to by się nakładało właśnie na te wszystkie porażki w roku 2002 i 2006.
Zresztą mogę powiedzieć, że tutaj osoba z mojej rodziny, no, ma młody chłopak oglądał właśnie mecze piłki nożnej i wstydzi się, i on się wstydzi za Polskę, no, popłakał się, więc ja go całkowicie rozumiem, wystarczy przeczytać te komentarze na internecie, jak ludzie tutaj są smutni, no, ale dobrze, więc ja nie będę w tej chwili mówił o degeneracji komercyjnej. Ja chciałbym powiedzieć tutaj konkretnie o roku 2018 i degeneracji PiSu. Bo to, że tutaj Polska się zbłaźniła, ja rozumiem, że można, reprezentacja może pojechać na mistrzostwa i przegrać dwa mecze. To jest sport. Ale to, co zrobili polscy politycy, to jest wstyd. Polscy przywódcy są jedynymi z całych 32 ekip, którzy nie pojechali do Rosji. I to jest wstyd. Już w czasach Grecji, kiedy właśnie była taka wielka idea, że w czasach olimpiad, no to przerywamy wojny i właśnie będziemy tutaj rywalizować na arenach sportowych. Prowadzimy pokój. I o to tutaj chodzi, to jest piękno sportu. No i oczywiście można tutaj nie lubić tej czy innej dyscypliny sportowej, można nie lubić kiboli czy coś, ale już taka możliwość, że właśnie różne kraje, no zamiast czołgami, zamiast tutaj rakietami, to się spotykają i grają na boisku, to jest fajna idea. No. To można tutaj właśnie, tak jak ja zaprosiłem kolegę z Senegalu do siebie, porozmawiać, wyśmiał mnie później, no trudno, no ale to są fajne sprawy. No. I niestety polski rząd, polski prezydent nie mieli tej odwagi, żeby pojechać do Rosji, żeby spojrzeć w oczy Władimirowi Putinowi, podać mu rękę i powiedzieć: gratulujemy, zrobiłeś super mistrzostwa, gratulujemy, tutaj twoja ekipa, reprezentacja Rosji gra dobrze. No to są takie rzeczy, które każdy polityk powinien po prostu normalnie powiedzieć. No to już pojechać, no i ja rozumiem, że i nie pojechał, i się zbłaźnił, i stchórzył. No. Wina Dudy! Więc ten temat no, na pewno będę kontynuował, to znaczy wyższość sportowa Polski Ludowej nad kapitalistyczną Polską. Aż coś to się po prostu ciśnie na usta. No. Ja to mówię przede wszystkim do młodych ludzi. Do młodych ludzi, którzy nie znają Polski Ludowej. I dla których po prostu Mistrzostwa Świata to jest zawsze to samo. To jest coś, że jest właśnie ten pierwszy mecz otwarcia, drugi mecz o wszystko, a trzeci to właśnie już o nic. No. I im się z tym kojarzą Mistrzostwa Świata, więc nie, młodzi ludzie, młodzi Polacy, to wcale tak nie musiało wyglądać. W roku 1974 i w 1982 polska reprezentacja zajęła na Mistrzostwach Świata trzecie miejsce. W 1974 roku królem strzelców był Grzegorz Lato. No ale dobrze, więc no to jest temat, który mógłbym mówić. Będziemy pewnie kontynuować, czekam na wasze komentarze. No ja chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, już po prostu odwołując się do wczorajszego meczu z Kolumbią. Trzeba podkreślić, że wielu polskich kibiców to są niestety wieśniaki, to są antykomuniści, to jest no, to, co najgorsze w polskim społeczeństwie. Nie musi to wcale tak być, no kibice włoscy, kibice Livorno, to są komuniści i tak dalej, więc wcale nie jest tak, że w Europie na stadionach musi rządzić taki antykomunizm prawicowy czy coś, ale dobrze, no ja więc ja bym chciał powiedzieć coś o tych polskich kibicach. Więc ci polscy kibice na sztandarach właśnie, na stadionach, oni wywieszają wielkie transparenty właśnie, żołnierze wyklęci i tak dalej, więc odwołują się do jakiejś tam tradycji partyzanckiej w Polsce. No. I dobrze. I Polska grała z Kolumbią. A z czego znana jest przede wszystkim Kolumbia? No. Kolumbia na świecie, no, tym głównym produktem eksportowym no, Kolumbii jest FARC. FARC, czyli istniejąca od 50 lat, co prawda w tej chwili zawiesili swoją działalność, tam doszło do kompromisu. Zobaczymy, czy on będzie respektowany, czy nie.
Ale przez 50 lat komunistyczna partyzantka właśnie w Kolumbii prowadziła walkę zbrojną. Ileś tych terenów właśnie w Kolumbii było wyzwolonych, było kontrolowanych przez FARC. I to jest ta różnica. I to jest ta różnica między żołnierzami wyklętymi, którzy po prostu zostali rozgniecieni jak taka pluskwa. Nikt się tego nie bał. To po prostu takie śmieszne nic i FARC. FARC to była potęga, no. Więc wy tutaj odwołujecie się do tradycji żołnierzy wyklętych. Pewnie kibice Kolumbii odwoływali się do tradycji FARC-u. I dlatego Polska przegrała, no. Aha, no na koniec jeszcze mogę tutaj powiedzieć do Andrzeja Dudy, no, który oczywiście się zbłaźnił nie jadąc do Rosji, ale ten Duda chyba chce kandydować, więc Duda, ja jako kandydat właśnie w wyborach 2020 roku wyzywam cię na pojedynek piłkarski, no. Tutaj miej honor i stań tutaj do walki.